Nie ruszaj, próbuję to wyciągnąć. Się. Naprawdę próbuję. Tak, chcesz to wyjąć, czy nie? No to się uspokój, się nie? Z tym. O, rany, masz idealnie proste zęby. Wiem, wszyscy mi to mówią. Ej, przestańcie się całować, mamy kryzys na dole. Co? Nie całujemy się. Próbuję jej zdjąć szynę z prostych zębów. Ta, Piper kazała mi ją włożyć i się przyssała. Ej, to od mojej szyny, gdzie to znaleźliście? A, to jest twoja szyna? Jeśli jest z tego pudełka, to tak. Czuł się, jakbyś mnie całowała. Fuj. Ej, gdzie Otto? Henry, to niebezpieczne! Cześć, no co tam? Mamy tutaj mały problem. Podobno Jasper zapuścił wąsy, pokaż mi! Tak, Jasper, chodź tu. Hmm? Ach, na kapitana, ale super wąsy! Oszalałeś, czy co? Sios! Widziałeś wąs Jaspera? Jest super! Jak? Ekstra! To bardzo męski sweter na usta! Czy cały świat zwariował? Zwariował na punkcie wąsów! Masz podwyżkę, brachu! Tak! Słuchaj, później wszyscy polubimy sweter na ustach Jaspera. I to jeszcze jak? Na razie mamy problem, co nie? Gadający ptak Piper dowiedział się, że jestem niebezpiecznym. Teraz trzymamy go w garderobie, żeby nie wygadał tajemnicy całemu Swellview. Wpadłeś w niezły kompot, ziomal! Ta. Mam taki pomysł. Pójdę do zoologa i znajdę ptaka, który wygląda tak samo jak ten, którego... Nie, to głupie. Okej. Potrzebny ci klon ptaka. Co? Sklonujesz ptaka? Tak. Sklonuję ptaka. Co potrzebne, pióro? Tak. Potrzebne pióro. Cześć, Henryk. Co tam? Cześć. Czy sios sklonował Otta? Czekaj. Kończysz? Chyba tak. Sios zaraz kończy. Dobra, to niech sios się pospieszy, bo jedzie tu ptako węszący wąż. Znajdą Otta w mojej szafie i wszyscy usłyszą... Księżyc, coś cię ma? Ej, zaczekaj. Otto przestał mówić, że... Henryk, to niebezpieczne. Rany! Dlaczego nie wykradniesz Otta z domu, zanim dotrze tam ptako węszący wąż? Bo mój dom jest otoczony ludźmi z fotkami świeczek na telefonach i wpłacających datki na konto Piper. Potrzebuję nowego ptaka. Henryk mówi, że musisz się spieszyć z klonowaniem Otta. Okej. Zawsze, gdy mówisz pośpiesz się i klonuj, dochodzi do błędu. Ale to bezpieczne. Klonowałeś już wcześniej, prawda? Tak, samego siebie. Ale... Znaczy... Że ja sam klonowałem wiele rzeczy, które nie są mną. Ściosę sklonowałeś siebie? Nie. Tak, ale kiedy mówisz nie, to mam wrażenie, że się sklonowałeś. Tak, ja też tak myślę. Ta. Takie długie nie brzmi, jakby kłamał. No pewnie, krótkie nie brzmi prawdziwie, a długie nie znaczy, że kłamał. Już klon gotowy. Można zacząć działać. Wygląda identycznie jak Otto. O to chodziło, kochany. Ej, jest dokładnie taki sam jak Otto? Mniej więcej. Tylko nie nauczył się jeszcze mówić Henryk to niebezpieczny. Henryk to niebezpieczny! Henryk to niebezpieczny! Gratuluję, kochane. Bohater jedzie, zróbcie przejście, ludziska! Patrzcie, to kapitan! I ma prawdziwego Otta! Oho. Znalazł pan Otta? No pewnie, dziewczynko! Proszę bardzo! Co mu się stało? Wygląda, jakby go przepuścili przez mikrofale. No więc, wiesz, te świry, które go porwały, nie traktowały go zbyt dobrze. Ale kiedy ich znalazłem, to im dołożyłem! Teraz sobie popamiętają! Otto wrócił, ludzie! Kapitan! Mówiłem, że go wcisnę.